Dziękujemy Tobie, że możemy tutaj być, że możemy słuchać Twojego słowa, że możemy przyjmować Twoje namaszczenie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, że Ty kładziesz fundamentalne rzeczy w nas i że doprowadzasz nas do miejsca, w którym nigdy się nie zachwiejemy. Dziękujemy Ci, Ojcze, za każde słowo, które będzie dzisiaj uwolnione z Twojego Ducha. Amen. Amen. Przyjaciele, ja Wam powiem taką rzecz. Zrobimy sobie tak, takie jest wstępne założenie, że teraz będziemy tutaj 3 wieczory, potem przyjdziemy do Was w czerwcu. W czerwcu zrobimy 5 spotkań pod rząd przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku. Będziemy się spotykać każdego wieczoru, trzeba to będzie tak zorganizować, żeby to było dla nas wszystkich takie bardzo, bardzo korzystne, więc żeby też po prostu być na tych wszystkich spotkaniach. Potem po wakacjach zrobimy spotkanie we wrześniu prawdopodobnie. Znaczy na pewno we wrześniu. Nic na czerwca pierwsza połowa, jak tam mówimy. Nie wiem, to jeszcze sobie poustalamy. I potem zrobimy jeszcze jedno. Pewnie w granicach listopada. I myślę sobie, że w tym momencie, w granicach listopada, będziecie na tyle gotowi, żeby zrobić duże spotkanie ewangelizacyjno-uzdrowieńcze w Trójmieście. Ja bym chciał, może już w grudniu, żeby ta wspólnota była w stanie zorganizować takie duże spotkanie, ale to duże to ja nie rozumiem przez to, że to będzie duże wynajęte jakieś tam sali na 100 osób, tylko gdzie pomieścimy kilkaset osób. I wtedy my to już tak będziemy musieli rozplanować, bo ja chcę, żeby takie ewangelizacje były organizowane, gdzie będzie uwielbienie, gdzie będzie informacja w gazetach, gdzie będą informacje o tym, że będą ludzie uzdrawiani, uwalniani. Ale dlaczego wcześniej robimy w ten sposób? Dlatego, że żeby przyjmować ludzi, to trzeba być na to gotowy. To w ogóle nie jest problem z ewangelizowaniem ludzi i z przyprowadzaniem ich do Jezusa. To nie jest kłopot. Trzeba po prostu tych ludzi gdzieś odpowiednio umieszczać i odpowiednio się nimi zajmować. Dlatego przeprowadzimy takie fundamentalne nauczania u Was. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy te nauczania, które będę prowadził, żeby one były nie tylko pewnego rodzaju takimi wykładami, które znacie z popularnego funkcjonowania Kościoła, ale żeby to były rzeczy warsztatowe. To znaczy ja chciałbym, żebyście nie pozostali z jakimkolwiek pytaniem, które by Was w jakikolwiek sposób nurtowało. Czyli ja jestem bardzo praktycznym człowiekiem i to wszystko, co robimy, robimy w takim celu, aby zamknąć diabłu mordę na nasze życie. To jest taki nasz cel. Nie wiedzieć coś. Nie być jedynie nosicielem jakiejś informacji. Ale żeby w praktyce, tak, móc zrealizować to, co przyjmujemy. Namaszczenie ma być... namaszczenie jest narzędziem. To są narzędzia. Rozumiecie? Narzędzie jest dane Tobie po to, żeby go można było używać. Więc mi zależy, żeby ta wspólnota... Ja w tej chwili na dwa rzuty tak będę robił, tutaj i Poznań. Bo tam jest podobna sytuacja, trochę jak u Was rozwojowa. Że to trochę tak też wygląda, to jest mniej więcej taka forma przyrostu i też jest, tak to wygląda, tak rozwojowo. Więc my poprowadzimy to dwutorowo, chcielibyśmy te spotkania oprócz Warszawy robić w Gdańsku i w Poznaniu i chcielibyśmy przynajmniej, żeby można było dwa razy w roku robić takie duże spotkanie. Będziemy również tutaj z Adamem. Jak jutro będę, to tam będę więcej o tym mówił. Ja będę u Adama i Agaty. My mieli taką płaszczyznę, że ta wasza wspólnota będzie rosła pod takim określonym kątem. Będzie cały czas jeden określony kąt. To nie będzie tak, że będziemy mieli jakby rozbieżność.
te nauczania i ta forma wzrostu, ona będzie bardzo jednolita. Zresztą my robimy tak w całym zespole apostolskim. To jest coś, co jest w ogóle nieznane w naszym kraju. W naszym kraju są dwie formacje chrześcijańskie. Jedna formacja to jest taka, że ludzie robią, co chcą. Taka jest formacja jedna. To się nazywa liberalizm, popularnie zwana wolność. Natomiast to nie jest żadna wolność, tak? Tylko to jest kibel. To się tak nazywa roboczo. Jest druga formacja. Druga formacja to jest formacja samordyzmu, która ludzi trzyma w lęku, podaje im się lękliwą formułę życiową i w ten sposób się trzyma wokół swoich jakichś toków myślowych, że się straszy ludzi. To, co my robimy, polega na tym, że wyswobadzamy ludzi do absolutnej wolności, następnie zaś tych wolnych ludzi organizujemy w armię. To jest wielka różnica. Czyli produkujemy jakby wolnych, silnych ludzi, którzy są zorganizowani wokół jakiejś filozofii. To nie są ludzie wolni, żeby być wolni. Jestem wolny, żeby być wolny. Ludzie, to jest to, jestem wolny. Ja mówię, a co ty robisz w życiu? No wolny jestem, ja ty hippis jesteś. Taki masz filozofię życiową, jesteś hippisem. Wiesz, o co chodzi? No nie o to chodzi w chrześcijaństwie, że jestem wolny. To sobie można się zapisać do takiego ruchu Polska dla Jezusa, jest taki ruch. Oni tam w Kaliszu działają, w innych tam rzeczach, wiecie o co chodzi. Może być wolny, tak? Żaden problem, tak? Tylko to do niczego nie doprowadza. My nie potrzebujemy ludzi wolnych, żeby byli wolni. Ludzie mają być wolni, tak? Żeby byli armią. Bo to armia idzie za Jezusem. Armia. Jak się mówi do kogoś, że ktoś jest królem, tak? No to znaczy, że ty jesteś poddanym. No. Tak mi się zdaje, jak się mówi. Bo się nazywa kogoś królem. Jezus to król. Tak? No to siebie stawiasz w miejscu poddanego. No to jeżeli to jest twój król, to ty jesteś poddany. To nie jest twój kumpel. My nie mamy kumpla Jezusa. My kolegi mają ludzie. Bóg to jest mój kolega. Jest nasz kolega, jest nasz przyjaciel. Między przyjacielem a kolegą to jest wielka różnica. Tak? Kolega się z tobą napije wódki, a przyjaciel za ciebie życie odda. No to jest duża różnica, tak? Jezus to jest nasz przyjaciel, ale to jest też nasz król. To król jest. Król. I my budujemy system patriarchalny. Apostolstwo to jest system patriarchalny. Patriarchalny. To znaczy, że jest formuła ojcostwa, realnego, silnego, duchowego ojcostwa. I w tej formule też funkcjonować będzie ta wspólnota, bo to o to tutaj chodzi. Wiecie, tu chodzi o to, żeby diabeł nie mógł zrobić nic. Żeby nasz zapach dostawał sraczki. O to tu chodzi. Rozumiecie, o co tu chodzi? O to tu chodzi. Nie to, żeby on miał jakieś wejście do twojego życia i potem żeby go wyganiał. W ogóle życie nie polega na wyganianiu diabła, na litość boską. No ludzie, to szkoda życia. Na walki z diabłem, wyganianie go ciągłe, latamy się, uwalniamy, wiecie o co chodzi. Człowieku krotoszyn, inne w ogóle zajawki, człowieku jeżdżą, prawa, lewa. Człowieku demony wychodzą ze wszystkich stron. Człowieku, my notorycznie wyrzucamy demony, ale po to, żeby one wyszły i nie wróciły. No. No po co my wyrzucamy demony? Żeby teraz zabawę zarobimy z demonami? Rozumiesz? Demony to są mędy społeczne, szmaty, nic. Rozumiesz? Nic, nic, to jest nic, nic, nic. Tak jak wszy. Się wszy wytępia, tak? A nie się stwarza wszą możliwość powrotu. Tak? I teraz mamy zabawę, przy ciebie jesteśmy armią, która walczy z wszawicą. Nie! Diabeł na sam dźwięk naszych imion musi drżeć. Amen. O to chodzi tutaj. To takie coś trzeba stworzyć. Takie coś. Czy ty jesteś młody, czy stary, rozumiesz, to on ma przed tobą drżeć. A druga sprawa to jest to, że nasze życie, tak, osobiste, a co za tym idzie życie wspólnotowe, ma być wzorcem. To jest wzorzec. Ludzie mówią, o, tamci to żyją, o, tamci tak. A kto to są tamci?
No tamci to są właśnie ci, co się tak i tak nazywają, co tak i tak żyją, nie? Tu chodzi o to, żeby o was piosenki śpią na wino. Legendy opowiadali później, jak o Janosiku. O to tu chodzi. Tak jak my dzisiaj czytamy Biblię i wspominamy takich bohaterów jak Izajasz, Jeremiasz, Zachariasz i inni, rozumiecie? Tak chodzi o to, żeby nas tak wspominano. Żeby następne pokolenie, ono mogło wspominać nasze dzieje i się z tego budować. Rozumiecie, do czego ta wolność ma nasza doprowadzić? To nie tylko dlatego ta wolność jest nam potrzebna, żebyśmy byli zdrowi, mieli hajs, byli szczęśliwi w ogóle i żeby było fajnie. I przychodzimy, to nie, to nie w ogóle, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby stworzyć armię, rodzinę, silną grupę, która idzie za sobą jak w ogień. Gdzie są prawdziwe przyjaźnie, prawdziwe relacje, jest coś prawdziwego w ogóle. Że ludzie nie mają ściemy, rozumiecie? Że nie ma w ogóle, wiesz, chodzenia wokół siebie i się wąchania, czy przypadkiem ty mnie nie wykręcisz, rozumiesz, o co chodzi? I to wtedy to można działać. Wtedy możemy w ogóle myśleć w jedną stronę, tak? I po to są fundamentalne rzeczy. Fundamentalne. Ja będę do was mówił o fundamentalnych rzeczach. Derek Prince, jeden z ważniejszych nauczycieli od czasów apostoła Pawła, powiedział taką rzecz, że przez całe moje życie, przez całą moją służbę zauważyłem jedną rzecz, że tam, gdzie był rozpad, zniszczenie Kościoła, to powodem był brak silnych fundamentów. Dom się zawala, bo nie ma silnych fundamentów. Jak się zbuduje silne fundamenty, to nic nie ruszy domu. Żadna burza, żaden, rozumiesz, no nic, no żadna awantura życiowa. A w życiu będziemy mieli burzę. To chodzenie z Bogiem to nie ma tak, że burzy nie będzie. Będą burze. A powiem ci więcej, im więcej będziesz zdobywał świata, tym większe będą burze. Mi dzisiaj tysiące ludzi życzą śmierci. Każdego ranka. Po prostu, nie? A ja się świetnie mam. Mam 46 lat i nigdy się lepiej nie żyłem. Ale dlaczego ja tak mam? Ja mam silne fundamenty. Co mi obchodzi, kto mnie życzy śmierci? Niech jeszcze więcej osób mnie życzy śmierci, to jeszcze więcej będę odbierał błogosławieństwo. No to w ogóle rozumiesz, no co mnie to interesuje. Ale to no fundamenty mam silne. Fundamenty. Twoje silne fundamenty spowodują, że nawet do Boga na skargę nie będziesz chodził. Czy nawet Bogu nie będziesz skarżył. Nie będziesz mówił, jak ci tam źle. Bo ci nie będzie źle. Rozumiesz, o co tu chodzi? To w ogóle to jest, a wiecie, to jest możliwe, żeby tak żyć? Słowo honorowe tak żyje, no. Tak żyjemy tak, po prostu. Tak wychowujemy dzieci, tak w ogóle wychowujemy ludzi. Silne jednostki. I posłuchaj, nieważne jakie masz naturalne uwarunkowania. Naturalnie to ty możesz być człowiekiem słabym. Naturalnie ty możesz w ogóle nie być wyrywny jakiś, ty możesz być spokojny, ty możesz być łagodny, delikatny, nie ma żadnego znaczenia. W ogóle jak sobie poczytacie Pismo Święte, to zobaczycie, że to w ogóle ta armia to powstała właśnie z takich ludzi, to rzadko który taki wyrywny był. Najlepsze to te babeczki tam są w tej Biblii, człowieku, rozumiesz, takie te spokojne matki, w ogóle żony, kochanki, wszystko pięknie z nimi. Jak trzeba było, to brała młotek, wbijała kołek, wrogowi, człowieku, prawdziwa Izraelitka. Tutaj człowieku sześcioro dzieci, człowieku karki, wszystko elegancko, fajnie się jeszcze ubierała, wszystko tylko. A tutaj coś tam wyskoczył jakiś wróg, no go zaprosiła do namiotu, przysnął, proszę ciebie, kołek w łeb, proszę ciebie, piątka, dziewiątka, dowodza Izraela, bo już gotowy jest. I one tak szły, tak babeczki izraelskie, wiesz, to inny gatunek był, nie? To nie było tam, wiesz, że zaopiekuj się mną. To trochę nie tak. Nam wszystko wypaczono, powyginano. Tak? Wypaczono. My musimy mieć zbudowany silny fundament. Bo to będzie stanowiło o jakości naszego życia osobistego, czyli o naszym osobistym szczęściu. A to najpierw jest. Szczęście jest najpierw, pamiętaj. I powtórę, o naszej służbie. Bo człowiek realnie służący, to człowiek najpierw szczęśliwy.
No nie możesz służyć realnie w Królestwie, jak nie jesteś szczęśliwy. Jesteś załamany, wszystko masz rozwalone, w domu po prostu pozamiatane, nie umiesz żyć, chorujesz, jesteś pusty jak bęben turecki, teraz idź służ. Proszę bardzo. Jak ty jedyną rzeczą, którą chcesz, to mieć święty spokój. Tak? Taki chłopak wyszedł przed do kościoła, pierwszy raz, upadł pod Bożą mocą, w ogóle podchodzę do niego, zaczynam się modlić o niego, a on leży i mówi, ja tylko marzę o świętym spokoju. Słowo honoru, wiecie, ja mówię, to jest do zrobienia. Do zrobienia. W ogóle to był taki młody chłopak, nie? W ogóle, wiecie, a do tego stopnia przez życie już przeorany. A więc będziemy budować fundamenty, nie będziemy tutaj mówić na tych spotkaniach naszych o rzeczach, które nie będą miały większego znaczenia. Czyli ja nie będę tutaj was uczył o rzeczach drugorzędnych. Nie będę też się z wami dzielił rzeczami, które będą wam przydatne czasem. Tak jak czasem mamy, tak jak jest, wiecie, są takie, nie wiem, niektórzy z was gotują, niektórzy nie, ja akurat gotuję, bo ja lubię gotować. I są takie urządzenia w kuchni, to się używa czasem. No i są, ale bez nich sobie można poradzić, bez tych rzeczy. Wiecie, specjalistyczne jakieś nożyki. Wiecie. Ja mogę nie mieć tych nożyków, ale ja muszę zadbać, żebym miał konkretny nóż. Tak, konkretny, ja mogę nie mieć nożyka do filetowania ryby czy czegoś innego, bo to rozumiesz, bo to użyję go czasem. A więc nie będę wam też mówił o rzeczach, które są różnego rodzaju rodzynkami na tym cieście życiowym, bo to nie ma znaczenia większego dla nas. Rozumiecie, to sobie sami wszystko poukładacie, takie rzeczy. Cudowności Boże to sobie odbieraj sam od Boga. Może Ducha Świętego, rozumiesz, to ty będziesz na słodko cały czas, wiesz, to nie ma problemu żadnego. Tak? Ale położymy silny fundament, także cię nic nie ruszy. Nic cię nie ruszy. I nawet jeżeli będziesz różne rzeczy słyszał ode mnie, które w jakiś sposób już masz ugruntowane w sobie, tak? To je cementuj tym, co słyszysz ode mnie. Niech to będzie jak skała. I chcę, żebyście się zaczęli rozliczać przed samymi sobą z tych rzeczy, które będziecie przyjmować tutaj. Rozliczajcie się. Mówcie do swoich dusz, duszo moja, znasz prawdę. Znasz prawdę. A więc teraz nie dyskutuj ze mną, tylko zacznij realizować tę prawdę. Już Dawid dawno temu mówił do duszy swojej, szanuj do dusz. One tego potrzebują, potrzebują zarządu. Chcę zacząć od podstawowej rzeczy, czyli od odwrócenia się od martwych uczynków. Od odwrócenia się od rzeczy martwych. Rzeczy martwe w twoim życiu. One będą zawsze odbijać się czkawką. Co to są rzeczy martwe? Rzeczy martwe to rzeczy bezużyteczne, których aczkolwiek ciekawe i interesujące. List do Hebrajczyków 6:1-2 mówi tak. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Nie powracając ponownie do podstaw nauki, odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Podstawowe elementy fundamentu Bożego zaczynają się od odwrócenia się od martwych uczynków. Musicie coś o Bogu wiedzieć. Bóg jest żywy. Bóg nie ma nic wspólnego z martwymi rzeczami. W ogóle nie ma nic wspólnego z martwotą. To, co martwe, a martwe to jest coś, tak, co nie przynosi nam efektu życiowego. To jest bardzo proste, żeby rozpoznać rzecz martwą. Rzecz martwa to nie znaczy, że to jest coś złego. Są martwe rzeczy dobre i złe. Rozumiecie? To jest ciekawe. Rzeczy żywe są tylko dobre. Pamiętajcie. Podział we wszechświecie jest na życie i śmierć, a nie na dobro i zło. A jest w ogóle taki podział. I w tej części żywej jest tylko dobro. Ono jest częścią życia. W
części martwej jest i dobro, i zło. To jest przeciwne. Ale tak to działa. Początki nauki o Chrystusie. Początkowe zasady Chrystusowe. Fundament. Coś, co jest zupełnym początkiem. Jak się buduje dom, to najpierw się kopie dół. Się dół kopie. Podstawowa rzecz, trzeba dół wykopać. U jednych moich znajomych, którzy postanowili być nowocześni, rzecz wyglądała tak. Kupili sobie działkę i najęli świetną firmę budowlaną. Po czym wyjechali sobie na 2 miesiące na wakacje. Kiedy wrócili, wszystko było załatwione, bo miał przez ten czas powstać fundament. No fundament nie powstał, ale na domiar złego, że fundament nie powstał, to dół, który był pod fundament, był w innym miejscu działki. Czy oni przyjechali, bo oni już więcej tego błędu nie zrobili nigdy, że zostawili ekipę budowlaną. Oni zobaczyli, gdzie jest dół. Oni mówią, ale na tych planach jest dół w innym miejscu. Okazało się, że wyobraźcie sobie, oni odwrotnie planczy, tak? Szok w trawkę. Ten człowiek powiedział, cóż za bzdura, co to za firma? No firma, renomowana. Wszystkie certyfikaty, ludzie po prostu posiadający. Wykopali dół w innym miejscu. Trzeba było zasypywać ten dół. Najpierw, no dół zasypać trzeba było, bo to, ty, nie dość, że nie ma dołu pod fundament, to jeszcze jest inny w innym miejscu. Posłuchaj, już sam początek kładzenia fundamentów to jest bardzo ważna sprawa. To są podstawowe zasady Chrystusowe. I zaczyna się o odwróceniu się od martwych uczynków. Oryginał mówi tutaj tak, zakładając grunt pokuty przeciwko uczynkom martwym. Tak w ogóle mówi oryginał. Zakładając grunt pokuty. Zakładając grunt pokuty przeciwko uczynkom martwym. Czyli my nie mamy myśleć sobie, że uczynków martwych w naszym życiu nie ma. Tylko musimy powiedzieć, uczynki martwe w naszym życiu są i teraz będziemy je co? Eliminować. Bo pokuta to jest eliminowanie poprzez co? Poprzez to, że my je identyfikujemy, nazywamy je, tak? I zaczynamy je wypleniać za pomocą Bożej mocy, za pomocą prawdy, którą posiadamy. Wymieniamy koncepcję. To jest pokuta, to jest w ogóle wymiana. Wymieniamy. Coś jest martwe, to teraz ja to zidentyfikowałem, nazwałem, zobaczyłem, że to jest jakaś syfica i teraz ja tą syficę wyrzucam, zamieniam teraz tą syficę na coś, co jest prawdą w tej dziedzinie. Rozumiecie? Wyrzucam ją. Dzwoni do mnie ostatnio kobieta taka i mówi, ona kupę czasu chora w ogóle i tak dalej, ale co jakiś czas tam do mnie dzwoni, co jakiś czas i mówi do mnie, już mi się wszystko sypie. Ja mówię, bo ty cały czas to mi się sypie. Mówi, ty do mnie dzwonisz, za każdym razem masz gorzej. Mówię, nie wiem, jak ty to robisz. Mówię, no ale... Mnie nie słuchasz mi. Mówi, no tak, i teraz jeszcze mówi te święta, co robi. Jeszcze te święta Wielkiej Nocy. I jeszcze teraz mam dylemat, czy z tą moją matką iść do tego kościoła z tymi jajkami, czy nie iść. No bo co ja jej powiem? Ja mówię, powiedz matce, że niech sama zaniesie jajka do kościoła w koszyku. Mówię, możesz to powiedzieć matce? Ty, matka, mówisz, mamo, nie pójdę z tobą do kościoła, bo to głupota. Weź se te jajka i se tam zanieś. Mówię, czy ja nie, przepraszam, czy to nie jest proste, co ja powiedziałem? Ja takiej, tej kobiecie pokazuję, ja nie wiem, jak to nazwać, punkt po punkcie. Stań, otwórz usta, wydaj z siebie dźwięk. Mówię jej, jaki. Ale ona mówi do mnie tak, a co powie matka? Ja mówię, a mnie gówno obchodzi. Co mnie obchodzi, co matka powie? Ja mówię do niej, co mówi słowo, a nie co matka powie. Słowo mówi tak, nie masz nic wspólnego ze swoją matką według ciała. Taka jest prawda. Jak matka nie chce Chrystusa, to matka nie chce ciebie.
Przecież to jest implikacja, ludzie. Bo ty jesteś gdzie? W Chrystusie. Jak matka mówi, nie chce Chrystusa, tylko chce iść do kościoła i nosić jajka. To rzecz jest prosta, bo to się nazywa ta nauka logika. Taka nauka jest. Logika. Jedno zagadnienie implikuje drugie zagadnienie. Wiecie, o co chodzi w logice? Inaczej jest na przykład w sztuce, tu brat może powiedzieć, są różne barwy, szerokość, piękno, bo to jest w ogóle inna dziedzina życia. Ale logika jest logiczna. Tak? Ogień jest gorący. Woda jest mokra. Wiecie, logika to nie filozofia. Ona nie robi dywagacji. Co by było, gdyby ogień był zimny? Bo były zimne ognie. Nie wiem. Tak? Moja, dopis mój. Matka chodzi w ciele. Matka nie chce Jezusa. Pytanie, skąd dylemat? Mówię, powiem ci, skąd dylemat. Prawda dla ciebie jest relatywna. Prawda, że nikogo nie znasz według ciała, a twoja matka chodzi w ciele, nie jest dla ciebie ważna. Masz wywalone na tą prawdę. Nie masz fundamentu położonego. Ta prawda nie jest ważna. Bo ty w ogóle podnosisz temat. Bo ty podniosłeś temat. Podniosłeś temat, który w ogóle nie istnieje. Zobaczcie, jak to znaczy fundament mieć. Człowiek, który ma fundament, przychodzi, matka, chodź do mnie, ze mną do kościoła, zanieś jajka. Mamo, primo, to nie jest kościół, tylko organizacja społeczno-polityczna. Sekundo. Maria nie zniosła jajek, tylko urodziła normalnie. Tak? Co tam ma wspólnego w ogóle z tym wszystkim? Kiedyś takiego księdza zapytałem, mówię, może mi ksiądz wytłumaczyć, bo jestem ciekawy. I on mnie wytłumaczył, ja mówię. I tak szczerze powiedziałeś, że ksiądz to wierzy. I było milczenie w ogóle. To bzdura, bym się nie chce w ogóle przeczytać, skąd to wzięli w ogóle wszystko. Nie? Jak oni połączyli przed ciebie kurę i zajączka z Jezusem. W ogóle trzeba mieć, to jest mistrzostwo świata. Jakkolwiek. Powstał ten produkt. Okay, żyjemy w tym produkcie, funkcjonujemy, to się nazywa, to życie powstanie, no życie. Natomiast w ogóle możemy też z tym wszystkim, ja nie wiem, no amebę na przykład nieść do kościoła, no bo powiedzmy, też powstaje życie, bo u nas jest podział się dzieli. No bo jakby idąc tym torem, to polecimy w ogóle jak dziki w ogóle za chwileczkę w tym wszystkim, że będziemy życie propagować, prawda? Sorry, to my, po co jajka amebę będziemy nosić, czy pantofelka? Bo to się też dzieli, żyje, prawda? Nie, bzdura, mamo, jestem w Chrystusie, nie interesuje mnie ta rzecz. Jak chcesz, to noś jajka sama, a jak chcesz, to przyjmij Jezusa i nie będziesz nosiła jajek. A matka mówi, ale przecież mówi, ja cię urodziłam, a ja cię zostawiłam. I teraz albo wybierz to miejsce, w którym ja jestem, mamo, albo idziemy w dwie odrębne strony, ja do nieba, ty do piekła, mamo. I to się nazywa miłość do tej mamy. To jest ta miłość. Ale trzeba mieć fundament, żeby to zobaczyć. Człowiek bez fundamentu, to powie, och nie, bo tutaj, a jak stracę relację, to zrobię, stracisz relację, o co kama? No to co, że relację stracisz? Czego się boi? Czy Jezusa? Cóż ci uczyni człowiek? Czy jest, czy go nie ma? Kurczę, zobaczcie. I teraz pytanie, jak takiej kobiecie ja mogę coś powiedzieć, jak ona nie ma fundamentu, ona nawet duma wykopany w innym miejscu dziadki. Ona w ogóle nie dyskutuje ze mną na temat prawdy, tylko mówi, co ja mam zrobić w tej sprawie, bo jak mam, nie wiem, jak masz z matką, na plecy matki weź jeszcze. Taki ostatnio widziałem w zeszłym roku przed Wielkanocą, taki idzie facet, koszyk taki ma z tego, z marketu. W koszu siedzi taka babcia z 80 lat. Siedzi baran. I on mówi do żony tak. Nie wiem, dlaczego nas wrócili z kościoła. Babka jest, baranek jest, koszyczek jest. Jak zacząłem ten rysunek, mówię, to historia absurdu pokazująca nasze realia. W ogóle wiesz, ja nie wiem, dlaczego wrócili z kościoła.
Żyjemy w absurdalnym kraju. Rozumiecie? Wszystko jest. Zakładają grunty pokuty przeciwko uczynkom martwym. Zakładając grunty pokuty przeciwko uczynkom martwym, my jesteśmy ludźmi, którzy są narodzeni z Bożego Ducha. Główna nasza praca polega na eliminacji uczynków martwych. To jest wykopanie tego dołu. My nie musimy niczego innego robić na początku, tylko zająć się oddzieleniem ziarna od plewy. Wykorzystać tą moc z nieba właśnie w tym celu. Nie trzeba się bać, że nie będziemy się rozwijać prawidłowo. Nie trzeba się bać, że nie jesteśmy jeszcze w jakichś czynnych służbach. Nie trzeba się bać takich rzeczy, że nie bierzemy się za inne rzeczy. Tylko trzeba oddzielać ziarno od plew. Tak jak John Wayne powiedział, czas oddzielić chłopców od mężczyzn. Przyjaciele, te słowo martwe w grece to nekros. Dokładnie to słowo oznacza nieożywione. Czyli to nie jest coś, co umarło, tylko coś, co nigdy nie było żywe. Coś, co nigdy nie przynosiło życia. Nigdy. Nigdy. Ludzie żyją na przykład w takich małżeństwach, które nigdy im życia nie przyniosły. Nigdy. Ja czasami się ludzie pytam, jakim sposobem ty się w ogóle ożeniłeś albo poprawiłeś? Co to by ukierowało? Powiedz mi. To jest ciekawe, to już takie, takie zagadnienie socjologiczne jest. Weź, mówię, ten temat na warsztat i w ogóle powiedz, dlaczego ty się ożeniłeś, czy ty wyszłaś za mąż. Bo może się okazać, że to było martwe od początku. Co ty chcesz teraz tym zrobić? Ożywić? Kto ci nagadał takich głupot, że to się ożywi? Co to za pomysł? Rozumiesz? To może niech się... Przecież ty jesteś w miejscu, które cały czas pompuje śmierć do twojego życia. Byłem teraz w Słupsku. Podeszła do mnie taka pani, jak u mnie więcej mojej mamy. Myślę, że tak mniej więcej. I ona do mnie mówi, tak pamiętasz mnie? Mówię, przypomnij, dzwoniłam do ciebie, mówi, rok temu. Mówiłam ci, jaka jest moja sytuacja. Ona narodzona z Bożego Ducha, jej mąż nie. 17 lat temu narodziła się z Bożego Ducha. Zrobiła wszystko, żeby ten facet poznał Jezusa. Facet nie chce poznać Jezusa. Ona mnie pytała, Artur, bo ona zadzwoniła do mnie, módl się o mojego męża, żeby on się nawrócił. Ja mówię, ale ja nie mam objawienia. Ja nie wiem, mówię, czy on się ma nawrócić, czy ty się masz z nim rozwieść. Ale jak się rozwieść? Ona jeszcze żyła w takich mentalności, że nie wiedziała, czy jak się nie rozwiedzie, jak się rozwiedzie, to ją Bóg odrzuci może. Czy ona żyła w tym nawiązku. No i ja mówię, posłuchaj. Opowiedziała mi tą historię. Ja mówię, ja nie wiem, co ty masz zrobić. Mówię, facet działa kontra twojemu życiu. Facet niszczy twoje życie z roku na rok. Im bardziej ty za Chrystusem, tym bardziej on cię dojeżdża. Rozumiesz, o co chodzi? Zobacz, co to jest za kongo w ogóle w twoim życiu. Zobacz, co ty masz. I mówię, módl się w tej sprawie. A to w ogóle tak spokojny i łagodny człowiek, że się w głowie nie mieści. Rozumiesz, że taka osoba... typowo zależna w ogóle, zależna od tego faceta, taka typowa warownia zależności w życiu, wiecie, no taka słaba. I zobaczcie, ja powiedziałem, ja się będę modlił, żebyś ty przyjmowała mądrość od Boga. Ja się modliłem o to i ona teraz do mnie podeszła, mówi do mnie tak, Artur. Ja pierwszy raz widziałeś, prawda? Jestem 2 tygodnie po rozwoju. Patrzyłem na nią, mówię. Ona się uśmiechnęła, ja mówię, w tym posiłku. Ona mówi, w ogóle dzieci dorosłe, wiecie, w ogóle wszystko. Ona mówi, jeszcze nigdy nie byłam tak wolna, jak jestem teraz. Ja mówię, dobrze. Ona mówi, nie mogłam tego przegryźć, jak do mnie to powiedziałem. Ja myślałam,
że Bóg podniesie nasze małżeństwo. Ja myślę, Bóg nie podnosi małżeństw. Bo małżeństwo jest natury ziemskiej. Bóg podnosi ludzi, a nie małżeństwa. Ludzi. Pojedyncze jednostki. Bo co mówi prawda? I zawsze będę tak do was mówił przez ten czas. Co mówi prawda? Każdy swój ciężar poniesie. Swój czy czyjś? Każdy swój ciężar poniesie. Zasada duchowa. Nie jesteś odpowiedzialny za nikogo. Nawet dzieci masz tylko na chwilę. W leasingu. Nawet dzieci masz w leasingu, trzeba je potem odpuścić sobie. Jeśli nie odpuścisz, to cię to zmiażdży. Rozumiem? I na pewno nie jesteś odpowiedzialny za to, żeby twój mąż czy żona przyszli do Jezusa, jeśli nie chcą. I to już święty Paweł mówi, skąd wiesz, że zbawisz żonę swoją? Skąd wiesz, że zbawisz męża swego? I ja zawsze pytam ludzi tak, masz objawienie, że twój mąż przyjdzie do Jezusa? I on ktoś mówi, nie wiem. Ja mówię, to nie masz. Bo jak masz, to walcz jak tygrysica. I nie odpuszczaj. I nie ma bata, że facet się narodzi z Bożego Ducha. Ale jeśli nie masz objawienia, chodzisz wewnętrznie pusta, tak? Nie widzisz nic. Jest jedynie nieszczęście, które jest, tak? To się rozwinąć. I nie rób zamętu. Jak ja mam objawienie w jakiejś sprawie, tak? To ja idę do przodu i koniec. Jak ja miałem objawienie, że moja żona się nawróci, no to koniec, no to ja wiedziałem, że się nawróci. Ja się nikogo nie pytałem, czy proszę bardzo, masz jakieś dodatkowe objawienie? Ja mam wywalone dodatkowe objawienia. Jak ja mam objawienie, jak ja coś wiem, to wiem, że wiem, że wiem. I w ogóle z nikim nie gadam o tym. To jest moje prywatne, osobiste. Ale jak ja nie wiem czegoś, tak? To ja się, wiecie, czego nauczyłem? Ja na siłę nie szukam. Bo na siłę to kwadratowe jajka możemy znaleźć na tej Wielkanocy. Na siłę się nic nie dzieje w Królestwie. Ona się rozwiodła, spojrzała na mnie, była tak uśmiechnięta. Ja mówię, idź do przodu, kobitko, i żyj. Żyj. Bo Bóg powołał cię, żebyś żyła. Złamałaś system martwego uczynku. Ten facet był częścią martwych uczynków. Popełniłaś błąd. Czym był ten rozwód? Pokutą, czyli założeniem gruntu pokuty pod uczynek martwy. Wykorzeniłaś martwy uczynek. Wykorzeniłaś i dzisiaj idziesz i żyjesz. A on dalej żyje z diabłem, jak chciał. Wybrał diabła. Nie chciał ciebie. Nie chciał twojego Boga. To proste. Zobaczcie, to są proste rzeczy. Nie bójmy się pokuty. Jak nic nie działa, to pokuta działa. Bo pokuta to jest podstawowa rzecz. To jest koparka na budowie. To jest spychacz. Rozumiecie? To wielka maszyna do wbijania słupów. Pokuta to nie jest pędzel. Pokuta to nawet nie jest wiertarka. Rozumiecie? Pokuta nie ma w sobie nic estetycznego. Pokuta jest brzydka. Ona działa w ogóle, jest jak stare ubranie. Robocze. Rozumiecie? Jak worki na śmieci. Tak? Jak substancje do mycia czegoś. Tego się nie trzyma na środku mieszkania, w pięknym miejscu. O, tutaj sobie postawię, tutaj będzie proszek stał do prania, tutaj płyn do szyb, proszę Ciebie, wiesz, tutaj powód do smarowania zawiasów. Nie! Takie rzeczy się trzyma głęboko gdzieś w szafkach, tylko że one są potrzebne. Zgadza się? Bo jak Ci się zrobi coś w domu złego, tak? To Ty nie bierzesz kwiatka z parapetu i nie odkręcasz nim rury, która cierpnie. Tylko sięgasz po ten klucz prymitywny, chamski, który leży gdzieś tam i jest w ogóle niefajny. Pokuta nie jest fajna. Odwracanie się od martwych uczynków nie jest fajne. A ludzie mówią, czekam, aż mnie Pan pobudzi, żebym się nawrócił do jakiejś sprawy. Ja mówię, ty wieku, no czy ty jesteś przytomny, Pan cię pobudzi. W ogóle ty widziałeś kiedyś Jezusa, który... Jezus, przecież to Bóg, zgadza się? No. Widziałeś kiedyś Jezusa, czyli Boga, żeby z kimś robił, w ogóle zachęcał go do pokuty? Jedną rzecz mi pokaż.
jedyną wypowiedź Jezusa, który mówi, no weź się nawróć, no weź, no bądź fajny chłopak, no weź, no kurczę, do nieba pójdziesz, no. On przychodził w ogóle, wiesz, on stawał w ogóle, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Przybliżyło się królestwo, pokutujcie. I szedł dalej. W ogóle taki był gość. Taki sam jest teraz. Taki sam jest Święty Duch. Ewangelia Jana mówi jak wół. Poślę wam pocieszyciela i on przypomni wam wszystko, co ja powiedziałem. Duch Święty nie mówi niczego innego niż Jezus na kartach Ewangelii. Bo to jest Duch Jezusa. On mówi, pokutuj. Ale jak? Bóg mówi, uznaj, że patologia to patologia. Nazwij patologię patologią. No nazwij. Nazwij. Jak pożyczyłeś pieniądze i nie chcesz oddać, to powiedz, jestem złodziej. No tak? No złodziej jestem. No kradnę. Jestem Boże. A jak zrobiłeś takie, proszę Ciebie, trzy pożyczki, to powiedz, jestem Boże złodziejem zawodowym. Ja ostatnio w kościele u nas mówiłem, jak mówiłem o pieniądzach teraz. Ja mówię, to do złodziejstwa wszystko są. Pożyczysz do kogoś samochód, nie zatankujesz mu. Okradłeś, prawda? To proste jak drut. Człowiek. Pożyczyłeś, coś nie oddałeś. Dlaczego? Jak dlaczego ty nie oddajesz pieniędzy? Jakim prawem? Człowieku, kradniesz. No w ogóle nazwij się. Nie iść tam w ogóle, usiądź w pokoju, powiedz, no taki jestem. Albo iść, powiedz, boję się. Powiedz, boję się, Boże, jestem tchórzem. Albo powiedz, że jesteś narcyzem. I mam duszę narcystyczną, mam, Boże. Chcę, żeby wszyscy na mnie patrzyli. No. Nazwij odrzucenie. Nazwij to w ogóle, nazwij to. Czuję się odrzucony, czuję się taki. Taki jestem, taką mam duszę, Boże, mam tego dosyć, żywać mi się chce. Nazwij martwe uczynki martwymi uczynkami. To jest początek pokuty. Następnie, tak, powiedz, Boże, zaczynam wierzyć w Twoje adekwatne do tego prawdy. Prawdy, zaczynam wierzyć w prawdy konkretne. To jest ta wiara nasza, ludzie. Wiara, ona nie polega na tym, że my odczuwamy jakieś zjawisko. To jest wiara w prawdę. Czujesz na przykład, że jesteś nic nie wart. Taki masz martwy uczynek. Stajesz przed lustrem, za gruba jestem, za chuda jestem, za brzydki jestem, za taki jestem, za jakiś. Tam coś tam mam w sobie takiego, co mnie nie pasuje. Tak? Za głupi, za mało, jakiś wymowny, coś tam mam. Jakieś poniżenie jest we mnie. Poniżenie to martwy uczynek. Bo to mówię, prawda? Drogoście kupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Wiesz, co to znaczy nie stać się niewolnikiem ludzi? Przede wszystkim nie masz prawa stać się niewolnikiem swojej własnej opinii o sobie. Bo ty jesteś pierwszym człowiekiem, który ma wstęp do twojego życia. Więc jeżeli ty się poddajesz swojej własnej opinii, opartej na kompleksach i innych rzeczach, to ty się stajesz niewolnikiem człowieka. Czyjego? Ciebie. Jesteś niewolnikiem zewnętrznego człowieka. Ja nie wiem, ja mam 46 lat, ja się bardzo sobie podobam. Cholera, ja tak się lubię, że nie wiem. Rozumiecie? Żeby to nie zakrawało na schizofrenię, ten sam ze sobą rozmawia. Się wstrzymuj. Ja się lubię. Mam o sobie dobre zdanie. Dlaczego? Skąd ja mam to dobre zdanie o sobie? Z prawdy Bożej. Ja uwierzyłem, że ja jestem umiłowany Boży. Kurczę, no tak jest. No i co? Przelał za mnie swoją krew. Rozumiesz? Nie za diabła. Za mnie. Rozumiesz? Jestem tyle wart, co Chrystus. Mam dzisiaj wartość Chrystusa. Jeżeli we mnie jest cokolwiek, co poniża to, tą wypowiedź, to jest martwy uczynek. Dlaczego ludzie mówią, nie potrafię, nie zrobię, nie dam rady, nie umiem? Przez brak poczucia własnej wartości. Czyli zaprzeczają w sobie wartości Chrystusowych. Nie mówią o sobie, jestem tyle wart, co Chrystus. Nie stają przed lustrem i nie mówią, ale Jezus, masz bicepsy. Nie mówią tego. Rozumiesz? Tylko cały czas coś im brak. W ogóle nie widzą sobie Syna Bożego. Nie wierzą w to, że umarł za nich Syn Boży. Nie wierzą w to, że mieszka w nich Syn Boży. Oczywiście teoretycznie wszystko wiedzą. Tak? Mieszka we mnie Syn Boży. A jak staje przed lustrem, kogo widzisz? Henka w poczty.
Nie siebie. Bo prawdziwy ty, tak, to Chrystus wcielony. Dlaczego nie odnosisz się sam do siebie jak do Syna Bożego? Jakim prawem urągasz sobie samemu? Poprzez to, że się poniżasz, to są martwe uczynki. Ludzie myślą, że o, innych nie poniżam, to jest w porządku. Ale siebie poniżasz. O sobie źle myślisz, o sobie źle mówisz. To martwe uczynki. Rozumiecie, o czym ja mówię? Podstawa chrześcijaństwa. Odwrócenie się od martwych, w tym bierzemy na warsztat ten temat. Tu nie ma tylko, tu nie chodzi o grzechy moralne, tu nie chodzi tylko o jakieś zwyrodnienia natury jakiejś wielkiej. Rozumiecie? Przyszedł do nas chłopak do kościoła, teraz składał świadectwo. Taka, ja myślałem, ja różne patologie w życiu widziałem, ale on mnie rozwalił po prostu. Rozwalił mnie tym, co w ogóle on mówił. W jakiej patologii żył, gwałcony od małego po prostu, od małego dziecka na osiedlu. Rozumiesz? Miał stosunek z własną matką, na oczach własnego ojca, który chciał go zatłuc młotkiem do kotletów. Rozumiecie, w jakich warunkach wzrastał? Zabuszony pod każdym względem. Do tego stopnia, że zawiesił linę i chciał się powiesić jako młody chłopak. Wsadził głowę w pętlę i chciał się rzucić, żeby się powiesić. I usłyszał głos. Andrzeju, nie rób tego. Zdjął pętlę. Zerwał ją. Wybiegł z domu, wsiadł w autobus. Pierwszy, który był. Pojechał do centrum Warszawy. Nie wiedział, co robi. Sam wszedł w podziemia koło dworca centralnego. Wyszedł po schodach prosto na naszą ewangelizację. I Damian stał i krzyczał, w imieniu Jezusa, mówi, oddaj życie Jezusowi, mówi, on cię kocha, on, rozumie, i tam on oddał życie Jezusowi na ulicy. Rozumiecie? Chcę, żebyście Bóg widzący jego, od dziecka, rozumiecie? I mówi, nie rób tego. Ja się pytam, jak można nie szanować siebie, jak się nawrócili. Jak to w ogóle jest możliwe? Jak się narodził z Bożego Ducha, zaczął rapować. Nie umie dobrze mówić, a potrafi rapować. Potrafi rapować. Jezu, tak Cię bardzo kocham, ja uwielbiam Ciebie. Nie jest w stanie mówić normalnie, a jest w stanie rapować. Kiedy mówi coś, patrzę na niego, w ogóle popłakałem się ostatnio, patrzę na niego. Mówi coś do mnie i nie był pewny czegoś, czy mówi prawdę. W takiej drobnej sprawie, pod tytułem, że nie wiem, butelka spadła tu czy tu. I powiedział o tym, i wiecie, on tego nie, on i spojrzał w niebo. Za każdym razem, kiedy ma dylemat, czy coś jest żywe, czy martwe. Patrzy w ogóle w niebo. To prosty chłopak. Ja się na niego patrzę, ja w ogóle rozwala mnie. O co chodzi? Tak mu zależy, że nie było, żeby nie było żadnego martwego uczynku w jego życiu. Taka bojaźń w tym młodym chłopaku. Taka pewność, że Bóg go pokochał. On wie, że idzie do nieba i nic go nie wyrwie z ręki Boga. On w ogóle, wiecie, on jest pewny tego. Ale co się w nim stało? Ta głęboka świadomość, że wszystko, co martwe, musi być usunięte. Nie dlatego, żeby iść do nieba, bo do nieba się idzie, bo poznał Jezusa. Jego duch się odrodził. Ale dlatego, że już należy do Jezusa i nie chce w sobie mieć niczego, co będzie blokowało jego życie. I to się nazywa bojaźń Boża. To się nie... Bojaźń Boża to nie jest walenie w pory przed tym, że się pójdzie do piekła. Nikt nie pójdzie z was do piekła, jak się narodziliście z Bożego Ducha. Nawet żebyście w ogóle się wyrzekli Jezusa i powiedzieli, a nie chcę cię Jezus, nie chcę cię. Nie możesz się wyrzec Jezusa. Nie ma. Jak się narodziłeś z Bożego Ducha, to nigdy nie wyrzekniesz się Jezusa. Intelektualnie możesz mieć trudne chwile. Do tego stopnia, że sobie w łeb można strzelić. Kiedyś mnie ktoś zapytał, co się dzieje, jak ktoś się narodzi z Bożego Ducha i się zabije. Ja mówię, do nieba pójdzie. Na co? Mówię, masz jakąś wątpliwości? Nie rozumiem Ciebie. Ludzie w ogóle nie wiedzą, o co chodzi z Nowym Narodzeniem.
w ogóle nie wiedzą, co to jest duch człowieka. On tam wchodzi i nigdy nie wychodzi. Zgrzeszyć może potem dusza i ciało, ale na to jest krew Jezusa, która działa 24 godziny na dobę, a Duch jest święty, Duch jest święty, Duch jest jak silnik. Paliwo wchodzi, ale nie może wyjść. Duch jest jak skóra, wypuszcza pot, ale nigdy woda z prysznica nie wpadnie do środka. Duch jest jednostronny. Jesteś na zawsze zbawiony. I tu nie chodzi o to, że odbierze ci ktoś zbawienie. Chodzi o to, żeby z wdzięczności, że jest się wiecznie zbawionym, odrzucić każdy martwy uczynek i nie pozwolić tej mędzie społecznej diabłu przychodzić do twojego życia i się nad tobą pastwić, bo ty jesteś synem Boga, ty jesteś córką Boga. Dlatego należy wywalać martwe uczynki, żeby to było prezentowane na maksa w życiu. Rozumiecie? Ja dzisiaj dbam o swoją wolność nie dlatego, że się boję o stratę. Ja dzisiaj dbam o swoją wolność, bo znam swoją jakość. Wiecie, jestem w stanie każdemu spojrzeć prosto w oczy. Rozumiesz? Każdemu. Łącznie z Lucyferem. Elejca, masz coś na... Nic nie masz. Nic nie masz. Dlatego też się nie boję. Dlatego też mogę robić to, co robię. Przyjaciele, martwe uczynki to nieożywione rzeczy w naszym życiu. Przepatrzcie się. Weźcie sobie kartki papieru, powypisujcie sobie rzeczy martwe w waszym życiu, na pułapie, na przestrzeni duchowej, psychicznej i fizycznej. Zobaczcie, co działa, co nie działa. Wywalajcie rzeczy, które nie działają. Jest taka wyspa, nazywa się Tasmania. Koło Australii, część Australii. Jest tam maleńka fabryka whisky. Najlepszej na świecie. Jedna butelka tej whisky, 15-letniej, ponieważ fabryka działa od 15 lat, kosztuje 20 tysięcy dolarów. Jedna butelka whisky. Oglądałem wywiad z właścicielem tej fabryki. Działa na bardzo małą skalę. On mówi tak: nie interesuje mnie ilość. Nie muszę mieć wielkich biur księgowych, które podpisują wielkie kontrakty. Mam niewielką ilość odbiorców na świecie. Rozumiecie, o co chodzi? Ale kartonik whisky, tak? Gdzie jest 10 butelek, kosztuje 200 tysięcy dolarów. Nawet żeby w twoim życiu zostało mało rzeczy żywych, to nieważne. Wywal wszystko, co martwe. Nawet żeby zostało mało, lepiej 2-3 rzeczy żywe, niż 200 tysięcy martwych rzeczy. Rzeczy, które nie działają. Relacji, które nie mają żadnego znaczenia. Sytuacji, które przynoszą tylko śmierć. Poglądów, które nic za sobą nie niosą. Ileż rzeczy ludzie mają, które do niczego nie służą. To nawet medycyna stwierdziła, że jest takie zaburzenie. Obsesyjno-kompulsyjny. Wiecie, co to jest za zaburzenie? Między innymi są tam tak zwani zbieracze. Zbierają rzeczy. Różne śmieci. Fajne. Figurkę. To psychologia już to nazwała. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Nie rozumiem, czemu się na mnie patrzeć. Stara rzecz leży. Jakiś inny badziew leży. Mój ojciec. Chlał całe życie. Ale jak ja poszedłem siedzieć, przestał chlać, to zrozumiał jedną rzecz. Co ciekawe, paradoksalnie jego chlanie przez całe życie zachowało go przed pewnym elementem, przed dziadostwem. Bo on w ogóle jakby nie uczestniczył w życiu tego świata. Po prostu chlał. I teraz on przestał, i on nic nie miał. Przestał chlać, okazało się, że jest świetnym fachowcem w ogóle, założył firmę dekarską, zaczął zarabiać pieniądze. Natomiast o co chodziło z moją mamą? Moja mama nigdy nie piła. To był bardzo porządny człowiek, który ratował całe życie, nas wszystkich, był ojcem i matką dla nas. Tylko o co chodziło? Mama, z uwagi na to, że byliśmy zawsze biedni, tak? Ona żyła w systemie, tak? Mentalności nędzy.
To jest duch ubóstwa. Czyli krótko powiedziawszy, ona zbierała wszystko, co jest możliwe. Na przykład rajstopy. Ona cerowała rajstopy. Cerowała skarpetki i inne rzeczy. Ojciec, jak przestał pić, założył firmę i zaczął normalnie funkcjonować, to powiedział do niej tak: Basiu, nie będziemy dziadostwa mieć w domu. Stać nas na nowe rzeczy. Kiedy na przykład ona miała dziurkę w rajstopie, tak? To ojciec podchodził, wiedział, że ona będzie ją carować. Co zrobił? Palec? Ha! Co zrobiłeś? Masz pieniądze, kup se nowe. Nie zbieraj dziadostwa. My jesteśmy fachowcami w zbieraniu dziadostwa. Rozumiecie, o co chodzi z martwymi uczynkami? To jest wieloletni system gromadzenia, nawyków, przekonań, znajomości, kontaktów. Rozumiecie? Duchowe zachowania obsesyjno-kompulsywne. To są martwe uczynki. Ludzie mówią, albo zobaczcie, bieżący człowiek, on mówi, ja muszę mieć czas, żeby iść z kolegami na ryby. On na ryby chodzi. Rybak. Ja mówię, po co chodzisz na ryby? Lubisz ryby jeść, tak? No tak. Nie za bardzo. No mówię, tak puszczę. Ale po co chodzisz na te ryby? Bo tam się z kolegami spotkam, mówię, to koledzy są narodzenie z Bożego Ducha, twoi koledzy tam kije moczą. Nie. To co robisz z tymi kolegami, razem wierzący człowiek, z tymi tam siedzisz, nie wiem, co tam robisz, co to jest? No i powiedzieć, co to jest? Martwy uczynek. Martwy uczynek. Tak zwana warownia hobby. Hobbita taki jesteś. Hobbita, taki jesteś w duchu mały, proszę ciebie, Ty w ogóle nie porzucisz tej rzeczy. Dlaczego ty jej nie porzucisz? Dlatego, że ty uważasz, że to jest ci potrzebne do czegoś. Do niczego to ci nie jest potrzebne. Jesteś narodzony z Bożego Ducha. A inwestujesz pieniądze w sprzęt wędkarski. Po cholerę! Po co ci to? Po co? Bo ja tak odpoczywam. Dawaj na drapie. Jak ty odpoczywasz, pan, to ja muszę z tobą porozmawiać. Bo ja odpoczywam w Duchu Świętym. A ty odpoczywasz mocząc kij. Rozumiesz, o co tu chodzi? Ja odpoczywam, tak? Przez cały czas. W duchu. Bo ja chodzę w duchu, żyję w duchu. Ja jak jestem zmęczony, rozumiesz, potrzebuję się odciąć, tak? To się modlę półtorej godziny innymi językami. A ty idziesz moczyć kija z kolegami nienawróconymi. Łowisz rybę, wyciągasz jej, nawet jej nie bierzesz. Wyciągasz jej z pyska, to jej wrzucasz z powrotem. Po co ty to robisz? Co to jest w ogóle? Skąd ty to wziąłeś? Z tego koryta martwych uczynków. Na przykład, ja mam pokazać takie banalne rzeczy. Codzienne, banalne sprawy. Tego nie ma końca, bo my nie możemy wymienić tych rzeczy. To są setki, tysiące zjawisk. Jeżeli ty się będziesz modlił do Boga, bo jest Panie, ja chcę, żebyś ty mi pomógł oddzielić martwe od żywego, to on to zrobi od razu. Człowieku, nie bój się tak modlić. To jest Duchu Święty, przyjdź teraz i oddziel ziarno od plew we mnie. I weź kartki papieru i spisz sobie swoje martwe rzeczy, które ci zaczną przychodzić do głowy. Zobaczysz, ile tego badziewia jest. Ile jest twoich przekonań, twoich koncepcji, twoich przyzwyczajeń, twoich zachowań, bo ja tak mam zawsze. Ja specjalnie robię różne rzeczy. Pojechaliśmy na święta razem z kościołem. Pierwszy dzień na świetlicy, na stołówce. Ludzie sobie usiedli. Następny dzień, patrzę, siadają w tych samych miejscach. Mówię, już jest. Z moim miejscem. Moje miejsce. Ale to jest naturalne, każdy tak robi, no nie? Następnego dnia przyszedłem, trzeciego, no nie? Patrzę, ktoś tam sobie już coś postawił, przestawił może innego stolika. Stoi się, patrzę. Przyszedł, ale patrzę, człowieku, szok. To znaczy, ale gdzie jest? A tam. Patrzę, idzie, bierze stamtąd, przestawia tu. Zrozumcie, my tak funkcjonujemy. Nam jest bardzo łatwo przyzwyczajać się do rzeczy. Rozumiecie? Dlatego martwe uczynki stają się częścią naszej osobowości. Dlatego musisz się modlić, żeby Duch Święty ci to wskazał. Powiedz, Duchu Święty, ja chcę widzieć jasno te rzeczy.
Ja się w ogóle nie zgadzam na to wszystko. I ja chcę ci powiedzieć, to się nie skończy na jednej modlitwie, jakimś jednym zrobieniu czegoś. Ty się w ogóle przyzwyczaj do tego, że tak będziesz miał w życiu. W ogóle nie bój się tego. Niech to tak leci. Miej taką, nabierz sobie kultury, wytwórz sobie taką kulturę odrzucania martwych uczynków. Tego, to sobie wyrób. Ja sobie w to wyrobiłem, ja się, to jest moja stanowa, bo ja nie chcę martwych rzeczy w moim życiu. Won, takie przekonania, absolutnie. Widzę, że się na czymś zafiksowałem, tak, że już się przyzwyczaiłem do czego? Zaraz, bo przecież to mi nic nie niesie ze sobą, nic. Nic. Chcę, żebyście to zaczęli oglądać. Mówcie się w tym sposób. Mówimy o absolutnym fundamencie. O absolutnej podstawie. Hebrajczyków 9:14 mówi tak. O ileż bardziej krew Chrystusa, która przez Ducha Wiecznego ofiarował, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Jest dana ci moc do wyeliminowania martwych uczynków. Jest moc ci dana. List do Hebrajczyków 9:14. Jest moc, ta w ogóle pierwotna moc, to jest do wyeliminowania martwych uczynków. Ty nie masz danej mocy, żebyś uzdrawiał, żebyś uwalniał. To jest wtórne, później. Pierwsze uderzenie mocy jest po to, abyś użył jej do tego, aby wyeliminować martwe uczynki. Weź ten list do Hebrajczyków 9:14 sobie w ogóle wypisz i wskazuj na niego codziennie palcem, niech to na ścianie wisi. Jest moc, powiedz. Jest moc do tego, jest w moim duchu. Jest! Jestem w stanie to zrównać z ziemią. Nigdy się z tego nie wycofnę. Widzisz, że na przykład łatwo ci obrazić. Ktoś ci coś powie, jakaś złośliwość, patrzysz, masz focha. Koniec. Niby tam jest dobrze, że się nie odzywasz. Jesteś poważny, tam nie kłócisz się, nie krzyczysz na przykład, bo jesteś taki bardziej kulturalny. Są różni ludzie zaburzeni, bardziej kulturalni, mniej kulturalni. Spontaniczni, mniej, to zależy. Jesteś taki, powiedzmy, bardziej fajny i tam nie odzywa. Dobrze, tak odpowiadasz małżeństwo. Zaczyna jeden, drugi dzień pro ciebie, rozmowa z mężem czy z żoną, to jest, że kupiłeś chleb, jest mleko, zrobiłaś? Mam focha, bo już dosiadam w ogóle i jestem sfochowanym człowiekiem. W ogóle obrażam się. Prawda jest taka, martwy uczynek, ja się obrażam. W ogóle dotyka mnie to, że ktoś mnie krytykuje. No. Rozumiecie? Ostatnio Agata przychodzi do mnie i mówi tak, słuchaj, różne rzeczy wypisywali, teraz napisali, że jesteś knurem z folwarku Orwella. Ja mówię, jak ja się zacząłem śmiać, rozumiecie? Ja sobie naprawdę wyobraziłem siebie, że jestem tym knurem, takim wiecie, ze 150 kg wagi. Tak się zacząłem, mówię, jestem knurem z folwarku Orwella. Mówię, jaki gość, mówię, jaki poeta. Taki w ogóle by się doszukał tego w tym wszystkim. Dlaczego? Bo ja mam dystans do siebie. Mnie nie zależy, czy ktoś na mnie mówi tak, czy inaczej. Rozumiesz? Dlaczego? Bo ja wiem, kim jestem. Ale był czas, że to był dla mnie problem. Ja byłem sfochowany, ja zrywałem kontakty, ja się nie odzywałem. Albo cytowałem Biblię komuś na przykład. Się słowem może zacząłem kogoś mówić. Jeśli nie masz go czymś, czym uderzyć, to go Biblię bije. Ci powiem zaraz, ty. Co mówi Pan? Nie. To jest martwy uczynek. To martwy uczynek. Ludzie do siebie krzyczą w Biblii. Przecież ja to robiłem, człowieku. Żona moja była nienawrócona, proszę ciebie, wiedziałem, że ma ścierać kurze, to ja tam Biblię kładłem na różowo, było podkreślone, proszę ciebie, co ona ma przeczytać i co ona... Rozumiesz, o co chodzi? Człowieku, ja znam ten system manipulacji nie od lat. Działało? Nie. Chodzi o to, że to nie działa. A wiecie, jak mi to w krew weszło? Że jak już się nawet nawróciła, to robiłem jej podobnie. I ona gdzieś do mnie podeszła, Agata, i mówi do mnie tak. Posłuchaj, jak ty będziesz mówił do mnie w Duchu Świętym, to ja wszystko zrobię. Ale nie w ten sposób. Wiesz, ona była pierwsza, co moje życie rozszyfrowywała. Zrozumcie, to w ogóle są martwe uczynki. Martwe. Ludzie
ludzie się modlą w kościele, głośna modlitwa jest w kościele i w modlitwach wykrzykują swoje żale do innych ludzi. Pouczają. Ktoś komuś w kościele... Zwróćcie na to uwagę. Ktoś komuś w kościele coś zrobi, nie tak, no nie? I ktoś się modli głośno i się modli tak. Panie, na przykład, nie wiem, ktoś komuś, nie wiem, no po prostu go tam nie uznał jego daru na przykład. Nie rozpoznał jego daru. Na przykład chciałeś tam prorokować, ktoś nie rozpoznał twojego daru, tam cię olał w ogóle. Wiesz, o to chodzi? I modlisz się. Ojcze, ja modlę się, ojcze, żeby ludzie w kościele rozpoznawali swoje namaszczenia. Przecież to jest zaburzona modlitwa. Co to w ogóle jest? To jest manipulacja religijna. Ty wywalasz z siebie martwy uczynnik. Rozumiesz, co ty robisz? Ty się domagasz uznania. Ludzie, to są tak głębokie rzeczy. Wiecie, jakie korzenie mają czary? No ludzie, jak kaznodzieje manipulują ludźmi, to się w pale nie mieści. A głupi ludzie się dojparza. Człowieku, wiek od trumny głosi, pro ciebie, a oni uważają, że to jest tylko żywy człowiek. No jest problem w ogóle. I potem jeszcze mówią, bo tak dzisiaj powiedzieli w kościele. No człowieku, spal ten kościół. Nie zachęcam, nie zachęcam do filomanii, zaznaczam. Ja muszę to mówić, bo potem mi mówią. Przecież ludziom się każe zabijać, bo mnie samobójstwa palić. Nie, nie każę. Nie palcie. Martwe uczynki to nasz pierwszy wróg. To pożywka dla diabła. To grunt dla rozwoju demonów. Możesz diabła gnać, ile chcesz. Jak mu nie odbierzesz żeru z martwych uczynków, to diabeł będzie wracał, bo co mówi słowo? Gdzie padlina, tam zlatują się sępy. Do czego się zlatują sępy, które są wizerunkiem demonów? Do padliny. Nie chcesz sępów? Nie chcę sępów. To zlikwiduj padlinę. Nie tylko strach na wróble. Wyrzucanie demonów to jest strach na wróble. Rozumiem, to jest uderzenie mocą w demony, tylko że one wrócą, bo one po zapachu wrócą. Spadlina! Co mnie wyrzucił, głupi, a dalej siedzi w swoim przekonaniu, ale nie wiem. I one w ogóle, wiesz, dzień, dwa, tylko się przyglądają. Już nie ma tego namaszczonego kaznodzieja i nie ma. To jest notoryczne działanie demonów, rozumiecie? Hegel jak usługiwał, to on mówił tylko w ten sposób. Mówi, posłuchaj, ja pracuję do 16 dzisiaj. Mam usługę do 16, po 16 idę do domu. Wyrzucę z ciebie teraz demony, mówię, po 16 wrócą. Póki ja jestem przy tobie, nie wrócą. Ale potem wrócą, mówi, pokutuj. One się boją namaszczenia. Rozumiecie? Ale namaszczenie nie niszczy demonu. Wiesz, co zniszczy demoniczne siły? Wyeliminowanie padliny. Wywalenie martwych uczynków. Musisz zagłodzić diabła, to on wtedy nie przyjdzie. Jak on ma co żreć, to przyjdzie po zapachu. Ludzie, no tak wygląda duchowa rzeczywistość. To w ogóle, rozumiecie, to tak to działa. Przeczytam wam jeszcze jeden fragment. Rzymian 12:1. 1:2 przeczytamy. Rzymian 12:1-2. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciało swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Spójrzcie na to. Co jest podstawą służby w Królestwie? Składanie własnego ciała, czyli składanie każdego elementu życia na rzecz szerzenia Królestwa. To jest podstawa służby. A nie upodabniajcie się do tego świata. Zobacz, co on mówi. Nie upodabniajcie się do tego świata. Upodabnianie się do świata to nie chodzi, że masz nie chodzić w modnych ubraniach. Tu chodzi o mentalność świata. O mentalność. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Czyli co? Odnowienie umysłu. Czy to się dzieje w naszej głowie? Martwe uczynki są zakorzenione w naszej głowie. To głowa ma problem, nie duch. Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre i doskonałe. Po pierwsze, składanie ciała w ofierze. Kiedy będziesz się modlił, powiedz, Panie Boże, moja psychofizyczność, bo tutaj jest mowa, jeżeli chodzi o ciało, moja psychofizyczność, w
100% należy do Ciebie. Duchu Święty, przyjdź do każdego elementu mojej psychofizyczności. Od najdrobniejszej komórki w moim ciele, poprzez każdą myśl, emocje i decyzje. Przyjdź, Duchu Święty, do tego i zrób tam robotę jak Gesslerowa! Tak się pomóż dzisiaj. Po drugie, nie upodabnianie się do świata. Tak. Czyli system tego świata, mentalność tego świata, ona nie jest dla nas nie tylko wykładnią czegokolwiek, ale jest z gruntu błędna. Błędna! Mentalność tego świata jest błędna. Ja lubię rozmawiać z takimi z humanistycznymi i religijnymi chrześcijanami, bo oni mają ciekawe poglądy. Pytają mnie tak, jesteś za aborcją czy przeciw? Na przykład. A ja mówię, mnie to nie obchodzi. Jak to ci nie obchodzi? No mówię, nie. No to jesteś za aborcją? Mówię, nie jestem za aborcją. A jesteś przeciw aborcji? Mówię, nie. To za czym ty jesteś? Ja mówię, ja nie jestem stąd. Nie obchodzi mnie aborcja, bo nie jestem stąd. Mówię, a powiedzcie coś na boku? Te dzieci tu są usunięte. Wszystkie idą do nieba. No. I my, masz coś do powiedzenia? To nie pójdą. Pytają mnie, jesteś za homoseksualizmem czy przeciwko? Tak ludzie pytają. Ja mówię, nie jestem stąd. Co mnie to obchodzi, czy jestem za homoseksualizmem, czy nie? Właśnie mojemu znajomemu, który jest pastorem w Słupsku, to prezydent, który jest homoseksualistą, podpisał, proszę Ciebie, dokumenty o tym, że wzięli w przetargu kościół. Nikt inny, proszę Ciebie, nie podpisał tych dokumentów. O. Wszelka władza od Boga pochodzi. Gejowska też. Jak ja mogę się zastanawiać, czy mnie to nie interesuje, czy ktoś jest gejem, czy ktoś nie jest gejem. Wiecie, co mnie interesuje? Żeby ludzie do Jezusa przychodzili. Ludzie się będą rodzić na nowo z Bożego Ducha, to nie będą mieli takich dylematów w ogóle. Dlaczego? Bo mnie mentalność tego świata nie obchodzi. Ja nie jestem humanistą. A w ogóle nie jestem humanistą. W ogóle. Jestem tak wywalony w powietrze w temacie humanizmu i religii, że szok. Mnie to nie obchodzi. Rozumiecie? Ostatnio gość powiedział w telewizji, że mu się ukazał Elvis. Popytali go tak. Mówią, jak, bo taki był, że śmieszek taki, wiecie. I mówią, jak się stało, że się pana życie zmieniło? On mówi, ukazał mi się Elvis. I powiedział, że mi przyniósł dobrą. I koniec, pan się zmienił, że Elvis mi się ukazał. Elvis Presley. I mówi, czyń dobrą. Nie, on czyni dobrą. Rozumiem. Szok. Nie upodabniacie się do tego świata ani pozytywnie, ani negatywnie. Nie jesteście z tego, to jest mentalny. Na ten świat nie ma nic do nas. Nic. Żaden system tego świata. Wszystko w tym świecie to martwe uczynki. Cała mentalność tego świata to są martwe uczynki. I po co cię przemiana za pomocą Bożego myślenia? Czyli ja wymieniam swoje myśli na Boże myśli. To jest moja robota. Ja wywalam moje myśli i wkładam Boże myśli. Przyglądam się, jak wyglądają prawdy, wierzę tym prawdom i zaczynam tymi prawdami myśleć, rozważać je, rozumiecie? O to tu chodzi. Podstawowe wskazówki. Po pierwsze, podam wam takie cztery wskazówki. Budowanie relacji zaufania do Boga, której podstawą jest życie modlitewne oparte na uwielbieniu. Budowanie relacji zaufania do Boga, której podstawą jest życie modlitewne oparte na uwielbieniu. Jeżeli chcesz eliminować martwe uczynki, tak? Chcę to, żebyś je dobrze widział, rozwijaj twoje życie modlitewne. Po drugie, studiowanie Bożego Słowa, ale pod kątem, po pierwsze, łaski, po drugie, wiary. Po trzecie, tożsamości, która jest w Chrystusie. Twojej tożsamości. Po czwarte, porażki diabła.
i po piąte duchowych zasad, a nie czytanie Biblii jakkolwiek. Jak można przeczytać sobie psalm bezkrytycznie, 51 na przykład? Panie, nie odbieraj mi Ducha Świętego. Jak człowiek szczerze podejdzie do czytania tego psalmu, tak? Trzeba go uwolnić potem od demonów. To człowiek, który się naczyta psalmu 51, to jest do uwolnienia. Pomyślcie. Przecież Bóg nigdy od ciebie nie odejdzie. Tylko Dawid tego nie wiedział, bo skąd miał wiedzieć? On nie był narodzony z Bożego Ducha. On pisał psalmy jak cieleśnie. Stary Testament napisali martwi duchowo dla martwych duchowo. I tylko przez pryzmat Nowego Przymierza możesz zrozumieć w ogóle, o co tam chodzi. Ja niektórych rzeczy to w ogóle nie czytam w Starym Testamencie, tylko je zmieniam. Jak ja pismo pozmieniałem, to tylko ja wiem. A wiecie, kto był pierwszym mistrzem zmiany pisma? Jezus. A po nim pociągnął temat Paweł. Jezus to był mistrz świata w ogóle w zmienianiu pisma. On mówił, napisano. On mówił, a ja wam powiadam. I koniec! No mistrzostwo świata było, wiem. Napisano. Bo trzeba przestrzegać szabat. On szedł, mówi, ale jak panem szabatu? Mówi, ja to zarządzam na bieżąco, wiesz, o co chodzi. On im wywalił wszystko do góry kołami. Wiecie? A po nim pociągnął temat Pawła. Dlaczego? Bo stare przymierze, ono ma być podporządkowane nowemu. A więc jak ja czytam pismo? Po pierwsze, ja bazuję na łasce. Jeżeli cokolwiek wychodzi poza temat łaski, czyli niezasłużonej przychylności Boga dla mnie, tak? I Bożej zdolności we mnie, no to ja w ogóle tego nie biorę pod uwagę. No przecież przepraszam, no jeszcze nie będzie mi pismo oskarżać, człowieku. Diabeł mnie oskarża, człowieku, 24 godziny na dobę. Ludzie ze mną jadą jak z dziką świnią. Rozumiesz, o co chodzi? Jeszcze teraz sobie Biblię poczytam, jeszcze wyjdę załamany z tego czytania Biblii. No sorry. No Biblia nie jest po to, żeby cię załamać. Biblia jest po to, żeby cię podnieść. Ona może ci nakreślić problem, ale dać ci natychmiast rozwiązanie. Tak się czyta pismo. Łaska. Potem wiara. Patrzymy, wiara, nie uczynki. Wiara, nie uczynki. Nie co mam zrobić, tylko proszę ciebie, jak mam wierzyć. Tak? Nie co mam zrobić. Ja nie czytam z Biblii, żeby się dowiedzieć, co mam zrobić. Tylko jak ja mam wierzyć. Po trzecie, tożsamość w Chrystusie. Ja tam rozpoznaję tożsamość w Chrystusie. Przecież jak ja czytam o Jezusie, to widzę siebie. Jak go widzę na tej górze, przecież ja to siebie widzę na tej górze. Jak on te chleby rozmnaża, to ja tam stoję w ogóle. Rozmnażam te chleby. Człowieku, weź sobie wyobraź, to ty te chleby rozmnażasz, człowieku. On tylko co on powiedzie? Możecie robić to, co ja. Większe rzeczy będziecie robić. Tak? On miał dwie chleby, miał wziąć chlebu, dwie ryby, tak? Ty będziesz miał dwa chleby, jedną rybę. I nie zrobisz 5 tysięcy, tylko 10 tysięcy. To są słowa Jezusa, tylko w praktyce pokazane. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Czyli ja z Biblii wyczytuję swoją tożsamość. Ja siebie tam odnajduję. Następnie ja widzę porażkę diabła. Ja nie oglądam splendoru diabła. Ja widzę porażkę diabła wszędzie. Kiedy się zamknąłem w pokoju, miałem taką opresję demoniczną i postanowiłem diabłu poczytać Biblię. Przez godzinę poczytałem. Bo ja ci poczytam, będę odpowiedź teraz zobaczyć. Synu Jutrzenki, spadłeś, mówię. Izajasa poczytałem, Ezechiela poczytałem. Rozumiesz, o co chodzi? Tak mu czytałem Biblię, że odsunął się ode mnie. Poczytaj diabłu Biblię kiedyś. Poczytaj mu Biblię, powiedz, ja ci powiem, co ty jesteś zaraz. Ty. Powiem ci, jak ty spadłeś nisko, łajdę. Cię zaraz dowiesz ode mnie. Ci przypomnę, co brat Ezechiel powiedział. Rozumiesz? Pokaż mu to! Wykrzycz mu prawdę prosto w oczy. Tak? I po piąte, duchowe zasady. Ja rozpoznaję duchowe zasady. Jak ja czytam Stary Testament, proszę ciebie, prawo mojżeszowe, to ja z tego wyciągam duchowe zasady, a nie fizyczne zasady. Tak? Że ja teraz przeczytam, że ja nie będę kaszanki. Tak? Bo właśnie będę. Chociaż ona tłusta. No, to tyle nie jem, bo tłusta. Ale nie dlatego, że nie mogę jeść. Bo ja wiem, że gdzie jest mowa o krwi, tak? To jest mowa o duszy. Bo dusza, to jest, bo krew to jest synonim duszy w Starym Testamencie. I wszystko, co jest, gdzie jest mowa o krwi, to chodzi o przelaną krew Jezusa.
Dlatego jest napisane, nie będziecie jedli z krwią. Tak? Czyli nie będziecie na przykład, wiesz co to jest, nie będziecie jedli z krwią, to znaczy, że nie będziecie władać nad duszami innych ludzi. To są tak grube rzeczy. Kobieta jak miała okres w tamtym czasie, to jest opisane, że kobieta ma okres, to ona była nieczysta. Nie można było jej dotknąć, bo ona miała krwawienie, tak? Że to nie chodziło o to, że ona miała krwawienie, tylko chodziło o to, żeby oni rozumieli, jaka jest siła krwi. Że krew, tak, współdziała w oczyszczeniu. Że ona miała oczyszczany organizm. To wszystko prowadziło do Chrystusa, a nie żeby się zastanawiać, czy teraz pro ciebie ja mogę mieć stosunek z żoną pro ciebie, czy mogę z nią spać w jednym łóżku, jak ona ma okres, czy nie ma okresu. No bo tak ludzie myślą. Bo tak napisali w Starym Testamencie. To się przez krzyż przeprowadza wszystko. O, dlatego jest mowa o tej krwi. Tak? Trzecia rzecz, to jest trwanie w społeczności Kościoła. W zdrowej nauce i w relacjach miłości z innymi ludźmi. Jeżeli my chcemy, żeby martwe uczynki od nas odpadały, to to jest mega ważne. Bo w Kościele bardzo łatwo ci wskazują relacje z innymi ludźmi na to, że jesteś problemem. Rozumiem. I mówię o zdrowej nauce. O zdrowej. Czwarta rzecz to jest ryzykowanie wierzeń, czyli działanie na podstawie konkretnych duchowych faktów. Że ja, chcąc łamać w duchowej rzeczywistości martwotę, to ja muszę wierzyć w proste zasady. Właśnie ja muszę wierzyć na przykład, że jak ja z matką nie pójdę do kościoła zanieść jajek, to ja jej na dobro zrobię. Na dobro, bo ona będzie myśleć. Kiedyś moja żona powiedziała do mnie taką rzecz, mówi, że między innymi, znaczy może nie do mnie, tylko składała się, mówi, jedną z podstawowych rzeczy, że ona się przekonała, że ja mówię prawdę, tak? Że to, co ja mówię, to jest prawdziwe, to jest to, że nigdy nie poszedłem na kompromis z nią. Wiecie, co ludzi pociąga? To, że nie idziesz na kompromis, a nie, że idziesz na kompromis. Oni mogą się wściec na ciebie w danej chwili, oni mogą cię odrzucić, oni mogą powiedzieć, ty mnie krzywdzisz, ale oni będą o tym myśleć. Ile razy sobie ta matka przypomni, że ta córka nie chciała z nią pójść do kościoła, bo powiedziała, mamo, to nie jest kościół, a te jajka to bzdura, Jezus jest żywy, to będzie świadectwo. Ta matka w jej się, w niej to będzie pracowało. I to coś przekona ją o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Może na łożu śmierci, ale córka zrobiła prawidłową robotę. To nie jest tak, że ona się przychodzi, mamuniu, pójdziemy i teraz w drodze ja ci powiem, jaki Pan Jezus jest dobry, proszę ciebie, a matka mówi tak, tak, dobry, dobry, bardzo dobry, proszę ciebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, matka zawsze dziewica, proszę ciebie, koniec. I polizać baranka. I ona ma spotkanie, społeczność ma, człowieku. I weźmie chipsa o smaku kościelnym, zeżre, człowieku, i ona mówi, ja spotkałam Jezusa, to ty mi będziesz mówiła. No to tak, córeczka pomoże, jak pójdzie z tą matką do kościoła z tymi jajkami. Ale jak on powie no, to ona jej pomoże. Rozumiecie?